Wiktor Grebiennikow, Mój świat. Fragmenty w przekładzie Waldemara Gajewskiego. Pewnego razu doznałem olśnienia. Przecież rezultaty moich doświadczeń z owadzimi gniazdami są bardzo podobne do informacji ludzi przebywających w pobliżu UFO. Proszę przypomnieć sobie i porównać tymczasowe wyłączenie urządzeń elektronicznych. Sztuczki z zegarkiem, to znaczy z czasem, niewidzialną estetyczną przeszkodę, czasowe zmniejszenie ciężaru przedmiotów, uczucie zmniejszenia ciężaru człowieka, fosfeny, kolorowe ruchome obrazki w oczach, galwaniczny posmak w ustach. Wychodzi na to, że stanęłem u progu jeszcze jednej tajemnicy i znowu pomógł mi przypadek, a raczej moi przyjaciele, owady. Loty na antygrawitacyjnej platformie. Oceńcie to sami na podstawie fragmentów moich roboczych dzienników przeredagowanych dla potrzeb tej książki, to znaczy uproszczonych i skróconych. W tej ocenie pomogą Wam fotografie i rysunki. Upalny letni dzień. Dal horyzontu tonie w błękitno-liliowej mgiełce. W górze nad polami i zagajnikami wznosi się gigantyczna kopuła nieba z zastygłymi pod nim pulchnymi obłokami. Spoczywają jakby na ogromnej, przezroczystej tafli szkła, dlatego ich spody są wyrównane, płaskie, a górne części tak oślepiająco oświetlone słońcem, że aby na nie patrzeć, trzeba zmrużyć oczy. Co i w jaki sposób naprowadziło mnie na ten wynalazek? Obserwując latem 1988 roku pod mikroskopem chitynowe powłoki owadów, ich pierzaste wąsiki, nadzwyczaj subtelne struktury łusek motylich skrzydeł, ażurowe z tęczowymi odcieniami skrzydełka złotooków i inne patenty przyrody, zainteresowałem się niezwykle rytmiczną mikrostrukturą jednego z dość pokaźnych owadzich detali. Była to niezwykle uporządkowana, jak gdyby wytoczona na jakimś skomplikowanym aparacie kompozycja, którą wykonano według specjalnych szkiców i obliczeń. Moim zdaniem ta niczym nieporównywalna porowatość wyraźnie nie była konieczna ani do wzmocnienia trwałości tego detalu, ani do jego przyozdobienia. Niczego takiego, nawet w przybliżeniu przypominającego ten niezwykły mikroskopijny wzór, nie zaobserwowałem u innych owadów, ani w pozostałych dziełach przyrody, ani w technice, ani w sztuce. Ponieważ jest on przestrzennie wielowymiarowy, nie udało mi się dotychczas odtworzyć go na płaskim rysunku lub fotografii. Po co owadowi coś takiego? Tym bardziej, że ta struktura, dolna część pokryw skrzydeł, prawie zawsze jest ukryta przed cudzym wzrokiem, oprócz fazy lotu, kiedy i tak nikt jej nie dojrzy. I wtedy przyszło mi do głowy, że musi to być emiter fal wywołujący mój efekt wielokomórkowych struktur. Owego naprawdę szczęśliwego lata owadów tego gatunku było bardzo dużo. Łapałem je wieczorami na światło. Ani przed, ani po nie obserwowałem nie tylko takiej ich masowości, ale i pojedynczych osobników. Położyłem na stoliku mikroskopu tą niewielką, wklęsłą, chitynową płytkę, żeby jeszcze raz obejrzeć jej dziwne, gwiaździste komórki pod dużym powiększeniem. Delektowałem się kolejnym arcydziełem przyrody i jubilerki i prawie bez jakiegokolwiek celu położyłem na niej pincetą drugą identyczną płytkę z tymi niezwykłymi komórkami na jednej z jej stron. Ale nic z tego. Płytka wyrwała się z pincety, zawisła na parę sekund w powietrzu nad tą, która leżała na stoliku mikroskopu. Obróciła się nieco zgodnie ze wskazówkami zegara, ześliznęła się po powietrzu w prawo, obróciła w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, bujnęła się i dopiero wtedy ostro i gwałtownie upadła na stół. Słuchacz może sobie tylko wyobrazić szok, jaki przeżyłem w owej chwili. Gdy oprzytomniałem, związałem kilka płytek paneli drucikiem, co nie było wcale proste, ale udało się dopiero wtedy, gdy ustawiłem je pionowo. W efekcie wyszedł wielowarstwowy, chitynowy blok panel. Nie mógł na nim spaść nawet tak stosunkowo ciężki przedmiot jak duża kancelaryjna pineska,
Coś jakby podbijało ją do góry, a następnie w bok. Przytwierdziłem pineskę do wierzchniej strony bloku. I oto zaczęły dziać się tak absurdalne, niewiarygodne rzeczy. A w szczególności pineska na chwilę dosłownie zniknęła z pola widzenia. Iż zrozumiałem, że to wcale nie jest emiter fal, lecz coś zupełnie, ale to zupełnie nowego. I znów zaparło mi dech w piersiach. I znów od emocji wszystkie przedmioty wokół mnie popłynęły jak we mgle. Z trudem, ale jednak wziąłem się w garść i po jakichś 2 godzinach mogłem kontynuować pracę. Wszystko zaczęło się właściwie od tego epizodu. Wiele, rzecz jasna, trzeba jeszcze na nowo przemyśleć, sprawdzić, wypróbować. Oczywiście opowiem i o subtelnościach mojego aparatu, o zasadach jego poruszania się, odległościach, wysokościach, prędkościach, o wyposażeniu i całej reszcie, lecz będzie to już w mojej następnej książce. Nie czekając na właściwą porę i nie zadając sobie trudu wyjechania w odludne miejsce w nocy z 17 na 18 marca 1990 roku odbyłem nieudany, bardzo niebezpieczny lot. Tymczasem noc, o czym dobrze już wiedziałem, to najbardziej ryzykowna pora doby do takiej pracy. Niepowodzenia zaczęły się jeszcze przed startem. Blok panele prawej części platformy nośnej zacinał się, co należało natychmiast usunąć, lecz tego nie zrobiłem. Startowałem wprost z ulicy naszego miasteczka Waszniu, licząc nieroztropnie, że między pierwszą a drugą w nocy wszyscy śpią i nikt mnie nie zobaczy. Start zaczął się niby normalnie, ale po kilku sekundach, kiedy domy ze świecącymi z rzadka oknami pomknęły w dół i byłem jakieś 100 metrów nad ziemią, poczułem się nieswojo, jakbym miał stracić przytomność. Należało w tym momencie lądować, lecz tego nie zrobiłem i to był błąd. Jakaś potężna siła, jak gdyby wyrwała mi kontrolę nad ruchem i ciężkością i nieubłaganie pociągnęła w stronę miasta. Porwany tą niespodziewaną, niepodlegającą kontroli siłą, przeciąłem drugi krąg 8-piętrowców strefy osiedlowej miasteczka. Rozmieszczone są w 2 ogromnych kręgach o kilometrowej średnicy, wewnątrz których stoją 4-piętrówki, a wśród nich nasza. Przeleciałem nad szerokim, ośnieżonym polem, przeciąłem ukośnie szosę Nowosybirsk, miasteczko akademickie i osiedle północno-czemskie. Nadciągał ku mnie i to szybko ciemny, potężny masyw Nowosybirska. I oto widzę już prawie orzut kamieniem kilka bukietów wysokich fabrycznych kominów, z których, dobrze to pamiętam, unosił się powoli gęsty dym. Pracowała nocna zmiana. Należało przedsięwziąć jakiś manewr. Z największym trudem opanowałem sytuację. Zdołałem od biedy przestroić awaryjnie blok panele. Prędkość pozioma zaczęła maleć, ale ja znów poczułem się kiepsko, co w locie jest absolutnie niedopuszczalne. Dopiero za 4. razem udało mi się zahamować ruch horyzontalny i zawisnąć nad Zatulinką, przemysłową dzielnicą miasta. Złowieszcze kominy ciągle dymiły całkiem blisko pode mną. Odpocząłem kilka minut, o ile można nazwać odpoczynkiem dziwaczne wiszenie nad oświetlonym ogrodzeniem jakiegoś zakładu, przy którym zaczynały się domy mieszkalne i upewniwszy się z ulgą, że zła siła zniknęła, pomknąłem z powrotem, ale nie w stronę naszego miasteczka Waszniu, lecz nieco w prawo, w kierunku Tołmaczowa, by zgubić ślad na wypadek, gdyby ktoś mnie zauważył. Jakieś 5 drogi od tamtejszego portu lotniczego, nad jakimiś ciemnymi polami, gdzie nie było wyraźnie żywego ducha, ostro zawróciłem do domu. Nie wykluczam, że niektórzy mieszkańcy Zatulinki widzieli bynajmniej nie moje prawie że awaryjne ewolucje, lecz coś innego, nie mającego z nimi związku. Tym bardziej, że marzec 1990 roku wyjątkowo obrodził w UFO na Syberii i nad Nalczykiem. A najbardziej w Belgii, gdzie nocą 31 marca, jak informowała Gazeta Prawda, inżynier Marcel Alferand chwycił w rękę kamerę wideo i wybiegł na dach domu, skąd nakręcił 2-minutowy film rejestrujący lot jednego z ogromnych trójkątów grawitoplanów z obcej planety,
które były wedle autorytatywnej opinii belgijskich uczonych niczym innym jak materialnymi obiektami o takich możliwościach, jakich nie jest w stanie wytworzyć żadna cywilizacja. Czy aby na pewno żadna, panowie belgijscy uczeni? Jeśli chodzi o mnie, mogę się założyć, że grawitacyjne platformy, filtry, albo, że tak się wyrażę, blok panele tych aparatów były w rzeczywistości stosunkowo niewielkie. Miały trójkątny kształt i zostały wytworzone u nas na Ziemi, lecz w bardziej wyrafinowany sposób niż mój aparat, niemal w połowie wykonany z drewna. Od razu chciałem zrobić go w kształcie trójkąta, który jest znacznie efektywniejszy i pewniejszy, ale zrezygnowałem z tej formy na rzecz czworokąta, dzięki czemu jest go łatwiej składać i po złożeniu przypomina walizeczkę, przybornik malarza albo dyplomatkę, którą można tak udekorować, że nikt nie będzie miał najmniejszych podejrzeń. Rzecz jasna, wybrałem walizeczkę. Z wydarzeniami w Belgii nad Nalczykiem nie mam nic wspólnego. Tym bardziej, że wykorzystuję swój wynalazek, jak wam pewnie się wydaje, zupełnie nieracjonalnie, tylko i wyłącznie do odwiedzania swoich entomoparków. A tych moich rezerwatów, jak sądzę, o wiele ważniejszych niż wszystkie techniczne wynalazki, mam na dzień dzisiejszy 11. 8 w obwodzie omskim, 1 w woroneskim i 2 w nowosybirskim. Tu pod Nowosybirskiem było ich 6 stworzonych, a właściwie uratowanych rękami moimi i mojej rodziny. Jednak tutaj nie lubią tych spraw, ani u nas w Akademii Rolniczej, jak dawniej forsują chemię, ani w Towarzystwie Ochrony Przyrody, ani w Komitecie Ochrony Przyrody, które mimo mych próśb nie chciały pomóc w uratowaniu zniszczonych przez złych ludzi lub prostaków owych maluteńkich owadzich rezerwatów i ochronek. I tak kontynuuję swoją podróż pod południowymi, majestatycznie pulchnymi obłokami, hen na zachód. Odchodzą do tyłu prostokąty różnorodnych pól, zagajników o dziwacznych zarysach. Uciekają pode mną także ciemnoniebieskie cienie tych obłoków. Prędkość lotu jest dość duża, ale wiatr nie gwiżdże mi w uszach. Ochronne pole siłowe platformy z blok panelami wycięło w przestrzeni rozszerzający się ku górze słup, czy też promień odcinający przyciąganie platformy do ziemi, pozostawiając mnie i znajdujące się wewnątrz tego słupa powietrze nietknięte. Wszystko to, jak sądzę, jak gdyby rozsuwa podczas lotu przestrzeń, a za mną z powrotem ją zasuwa, zatrzaskuje. Właśnie w tym kryje się zapewne przyczyna niewidzialności aparatu z jadącym, a raczej stojącym pilotem lub częściowej deformacji jego obrazu, jak przytrafiło mi się to niedawno nad nowosybirską Zatulinką. Jednakże ochrona przed przyciąganiem, która jest regulowana, nie jest pełna. Wystarczy, że pochylę głowę do przodu, a już odczuwam jakby zawirowania od przeciwnego wiatru, wyraźnie niosącego zapach nostrzyka lub gryki, albo mnogość kwiecia łąkowych traw syberyjskich. I silkul z bryłą elewatora przy linii kolejowej zostawiłem daleko z lewej strony i stopniowo schodzę w dół, nad szosą, najpierw dobrze upewniwszy się, że jestem teraz niewidoczny dla kierowców i pasażerów, a także pracujących w polu. Moja sylwetka i platforma nie rzuca na ziemię cienia. Zresztą niekiedy cień nieoczekiwanie się pojawia. Oto na skraju zagajnika trójka chłopców zbiera jagody. Zniżam się, przechodząc do lotu koszącego. Redukuję prędkość i przelatuję obok nich. W porządku. Żadnej reakcji, a więc nie widać ani mnie, ani cienia. No i oczywiście nie słychać. Przy takiej zasadzie poruszania się w rozsuwanej przestrzeni aparat nie wyda nawet najmniejszego dźwięku, ponieważ praktycznie nie zachodzi tu tarcie o powietrze. Moja podróż trwała długo, nie mniej niż 40 minut od Nowosybirska. Zdrętwiały mi ręce, których nie sposób oderwać od regulatorów. Zdrętwiały też nogi i tułów, ponieważ na tej malutkiej platformce, do której pionowego stojaka jestem przywiązany pasem, trzeba stać w postawie na baczność. I chociaż mógłbym przemieszczać się szybciej, to obawiam się jednego.
mojej wytworzonej metodą chałupniczą maszyny, która jest zbyt mała i niepewna. Znowu do góry i znów na wprost. Oto ukazują się znajome punkty orientacyjne. Skrzyżowanie dróg, wiata przystanku autobusowego z prawej strony szosy. Jeszcze 5 kilometrów i wreszcie pomarańczowe słupki ogrodzenia rezerwatu, który liczy sobie pomyśleć tylko 20 lat. Ileż razy ocaliłem te swoje pierworodne dziecię od niedoli i biurokratów, od samolotów i chemikaliów. Zdarzało się i to. Od pożaru i wielu innych nikczemności. I ta kraina owadów żyje i rozkwita. Obniżając lot i hamując, a dokonuje się tego poprzez wzajemne przemieszczenie filtrów żaluzji znajdujących się pod deskami platformy, widzę już bujne zarośla marchewników. Jestem w stanie rozróżnić jasne czapki i ich kwiatostanów podobnych do ażurowych kul obsypanych, rzecz jasna, owadami. Niewiarygodna radość ogarnia duszę i zupełnie znika zmęczenie. A jednak ocaliłem ten skrawek ziemi, choć niewielki, poniżej 7 hektarów. Okrągłe 20 lat nie jeżdżą tu, nie koszą, nie pasą bydła, zaś warstwa gleby wzrosła miejscami do 14 centymetrów. Pojawiły się nie tylko dawno wymarłe w tych stronach gatunki owadów, lecz także takie wyniszczone w rejonie trawy jak rzadkich gatunków ostnice, skorzenera purpurowa, której wielkie kwiaty pachną rano czekoladą i wiele innych roślin. Mocny zapach miłków i marchewników. Tak pachnie środkowa polana, znajdująca się zaraz za ogrodzeniem rezerwatu. Wlewa we mnie nową porcję radości na myśl o oczekiwanym spotkaniu ze światem owadów. Oto one, widać je dobrze nawet z wysokości 10 metrów na rozłożystych parasolach i ażurowych kulach arcydzięgli i marchewników. Zbite w kubki siedzą ciemnopomarańczowe motyle przeplatki Melitaea. Ciężkie, wielkie żuki nachylają w dół białe i żółte kwiaty stany przytuli nad polaną. Już na równi ze mną szybują rude i błękitne ważki, połyskując furczącymi w słońcu szerokimi skrzydełkami pokrytymi cudną siateczką żyłek. Jeszcze ciszej, jeszcze wolniej i oto w dole jak gdyby ciemna, nieoczekiwana eksplozja. Jednak pojawił się mój cień. Dotąd niewidoczny, teraz powoli ślizga się po trawach i krzewach. Lecz to już mi nie straszne, wokół ani żywej duszy. A na szosie położonej jakieś 300 metrów na północ od rezerwatu na razie nie ma samochodów. Można spokojnie opaść na ziemi. Łodygi najwyższych traw zaszeleściły już o mój postument, platformę z blokpanelami. Ale zanim osadzę platformę na tym pagórku, ogarnięty porywem radości, ruchem pokrętła, znów rozsuwam żaluzje paneli i ostro świecą idę w górę. Obraz w dole, obrzeża rezerwatu, wszystkie jego skraje i ogrodzenie, wszystkie otaczające go zagajniki i pola błyskawicznie kurczy się, jak gdyby zwijając się. Horyzont zaczyna jakby wyginać się ze wszystkich stron ogromnym łukiem, otwierając linię kolejową biegnącą 2 kilometry na lewo, a potem wioski z prawej strony za szosą, migocąca jasnymi łupkowymi dachami rozsawka, bardziej na prawo przypominające już niewielkie miasteczko główne osiedle sołchozu Liesnoj. Na lewo od linii kolejowej krowie fermy komsomolskiego oddziału sołchozu Liesnoj otoczone szerokim żółtym wałem słomy i suchego, udeptanego nawozu. W oddali, na zachodzie, dokąd prowadzi łagodny łuk linii kolejowej, nie pojmuję w czym rzecz. Ta magistrala jest prosta jak strzała. Małe budyneczki i biały sześcian zgrabnej stacji rozjazdowej Junino, położonej 6 kilometrów od rezerwatu, a za Junino bezbrzeżne przestrzenie Kazachstanu, tonące w błękitnej, upalnej mgiełce. I oto w całej okazałości pode mną Isilkulia, kraina mojej młodości, wcale nie taka jak na mapach i planach z napisami, umocowanymi oznaczeniami i całą resztą, lecz bezbrzeżna, żywa, usiana ciemnymi, osobliwymi wyspami zagajników,
cieniami obłoków, jasnymi, wyraźnymi plamami jezior i ogromny dysk ziemi z tym wszystkim, który nie wiedzieć czemu wydaje się coraz tu bardziej wklęsły. Przyczyny tej od dawna znanej mi iluzji wciąż nie odkryłem. Wznoszę się coraz wyżej, rzadkie białe masywy kłębistych obłoków odchodzą w dół i niebo jest już nie takie jak widziane z dołu, lecz ciemnobłękitne, prawie szafirowe. Widoczne między obłokami zagajniki i pola zaciągnęły się już o parę gęstniejącej błękitnej mgiełki i coraz trudniej je dojrzeć. Ech, jaka szkoda, że nie mogę zabrać z sobą mojego ukochanego wnuka Andriuszy. Ma 4 lata i platforma nośna bez trudu poniosłaby nas obu, ale różnie bywa. Oj, co ja takiego wyprawiam? Przecież tam na dole, na polanie, rzucałem cień, a więc mogą mnie zobaczyć ludzie. I to nie jednostki, jak w tę pamiętną marcową noc, lecz tysiące. Przecież teraz jest środek dnia, dochodzi pierwsze. Znowu objawię się w postaci dysku, kwadratu albo, co gorsza, we własnej osobie. Na dobitkę, jak na złość, przede mną leci samolot. Wygląda na transportowy. Na razie niemal bezdźwięcznie mknie prawie na wprost mnie, szybko rosnąc w oczach. Widzę już chłodny połysk duralu, kadłuba, pulsację nienaturalnie czerwonej lampy. Czym prędzej w dół! Ostro hamuję, wchodzę w zakręt, słońce świeci mi w kark. Na dole, z ukosa, na gigantycznej, wypukłej ścianie oślepiająco białego, kłębiastego obłoku powinien być mój cień, ale nie ma go, tylko wielobarwna gloria. Jaskrawy, tęczowy krąg znany wszystkim pilotom wyprzedził mnie i ześliznął się po obłoku w dół. Kamień spadł mi z serca. Odetchnąłem z ulgą. Nie ma cienia, więc nikt nie widział mnie ani sobowtóra w postaci trójkąta, kwadratu czy banalnego talerza. W pewnym momencie przemknęła mi myśl. Trzeba przyznać, że mimo rozpaczliwych niedogodności technicznych i fizycznych w locie spadającym, nie wiedzieć czemu znacznie lepiej i szybciej pracuje wyobraźnia. Przecież może wyjść na to, że spośród 5 miliardów ludzi nie ja jeden zmajstrowałem podobny wynalazek i że od dawna są wytwarzane i testowane aparaty latające oparte na tej samej zasadzie. Zarówno te wytwarzane w fabrycznych biurach konstrukcyjnych, jak i podobne do mojej samoróbki. Jednak wszystkie ekranujące platformy mają jedną i tę samą własność. Niekiedy stają się widzialne dla innych ludzi w bardzo różnej postaci. Transformują się także piloci, którzy raz są widziani jako humanoidzi w srebrzystych kombinezonach, a raz jako zieloni osobnicy drobnego wzrostu, a innym razem jako płaskie, jakby wycięte z kartonu postacie. Woronesz, 1989 rok, albo jeszcze inaczej. Otóż może się okazać, że to nie są żadni przybyli z obcych planet ufonauci, lecz tymczasowo optycznie zdeformowani dla postronnych obserwatorów, całkowicie ziemscy piloci i konstruktorzy takich platformek. Rady dla tych, którzy badając owady natkną się na to samo zjawisko i zaczną budować i testować grawitoplan. Jestem przekonany, że pomijając owady, nie uda się zrealizować tego wynalazku. Latać tylko w letnie, pogodne dni. Unikać pracy w czasie burzy i deszczu. Nie wznosić się zbyt wysoko i daleko. Z punktu lądowania nie zabierać ze sobą ani źdźbła trawy. Wszystkie podzespoły muszą być maksymalnie wytrzymałe. Podczas eksperymentów i pracy unikać bliskości jakichkolwiek linii przesyłowych wysokiego napięcia, osiedli, zwłaszcza miast, środków transportu i skupisk ludzi. Najlepsza do tego celu jest odległa polana, położona jak najdalej od ludzkich siedzib. Inaczej w promieniu kilkudziesięciu metrów może dojść do, co często się zdarza, do tego, co nazwano poltergeistem. Niewyjaśnionych przemieszczeń przedmiotów domowego użytku, włączania lub wyłączania sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, a nawet wzniecenia pożaru. Nie potrafię tego wytłumaczyć, lecz wygląda na to, że to wszystko jest skutkiem zmiany biegu czasu, rzeczy nadzwyczaj subtelnej i zdradliwej. Ani jeden detal, cząsteczka, nawet najdrobniejsza, nie może być rzucona lub upuszczona podczas lotu lub na miejscu lądowania.
Przypomnijmy dalniegorski fenomen z 29 stycznia 1986 roku, prawdopodobnie tragiczny dla eksperymentatorów, kiedy to cały aparat został rozerwany i rozrzucony na ogromnym terenie, a z mikroporowatych filtrów grawitacyjnych pozostały jedynie szczątki siateczek, nie poddające się, jak nie trudno się domyśleć, rozumnej analizie chemicznej. Już wcześniej wspomniałem, że owady zebrane tam i sprowadzone tutaj w próbówkach znikły, a w próbówce, jeżeli ocalała, tworzył się otwór? Okazało się, że te otworki są bardzo podobne do dziurek w szybach, które niespodziewanie ni z tego, ni z owego powstają w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych, czasami serią składającą się z szeregu otworów w oknach kilku pokoi i pięter. Z zewnątrz dziurka ma średnicę 3 do 5 mm i wewnątrz budynku rozszerza się wstorzek, który w zależności od grubości szkła ma na wyjściu 6 do 15 mm. Niektóre dziurki mają stopione obrzeża lub są zabarwione na brązowo, dokładnie tak samo jak było to w przypadku transportu mojego gąsienicznika w próbówce. Wygląda na to, że ten rodzaj poltergeista, dziurki w szybach, wywołany jest nie przez krótkotrwałe, niewidzialne mikroplazmoidy typu miniaturowych piorunów kulistych, jak wcześniej zakładałem, a właśnie przez cząsteczki i drobinki upuszczone przez nieostrożność podczas eksperymentów lub lotów aparatu podobnych do mojego. Dokumentują to zdjęcia dziurek w szybach przedstawione na ekranie, które wykonano w Centrum Naukowym miasteczka Waskniu pod Nowosybirskiem. Mogę je pokazać każdemu chętnemu. Pojawiły się w latach 1975-1990, lecz żadna z nich nie ma związku z moimi doświadczeniami oraz lotami, z wyjątkiem ostatniej. Część opisów UFO, o czym jestem przekonany, dotyczy platform, blok paneli i innych dużych detali aparatów celowo lub przypadkowo wyrzuconych poza granicę aktywnego pola przez konstruktorów i wytwórców. Te szczątki mogą wyrządzić innym niemało nieszczęść, a w najlepszym razie zrodzić serię niewiarygodnych opowieści, absurdalnych doniesień w gazetach i czasopismach, nierzadko przyprawianych naukowymi komentarzami. Dlaczego nie ujawniam teraz istoty swojego odkrycia? Po pierwsze, dlatego że aby znaleźć dowody, trzeba mieć czas i siłę. Nie mam ani jednego, ani drugiego. Wiem to z gorzkiego doświadczenia przepychania moich poprzednich odkryć, zwłaszcza najbardziej oczywistego zjawiska, efektu porowatych struktur, co do realności którego czytelnicy już się przekonali. A oto czym zakończyły się moje wieloletnie starania o naukowe uznanie EPS. W sprawie zgłoszenia tego odkrycia dalsza korespondencja z panem jest bezcelowa. Ten i ów z wielkorządców losów nauki jest mi znany osobiście i jestem przekonany, że przyjęty u takiego na audiencji, co zresztą teraz jest praktycznie mało prawdopodobne, rozłożę swoją walizeczkę, przekręcę stojak, obrócę pokrętło i wzlecę na jego oczach do sufitu. Gospodarz gabinetu, jak sądzę, nie zareaguje i pewnie każe wyprowadzić żartownisia za drzwi. Młodzi, czym prędzej przychodźcie na miejsca wielkorządców. Druga przyczyna nieujawnienia mojej tajemnicy jest bardziej obiektywna. Te antygrawitacyjne struktury odkryłem tylko u jednego gatunku syberyjskich owadów. Nie wymieniam nawet rzędu, do którego należy ten owad, ponieważ może być on na granicy wymarcia, zaś ówczesna eksploatacja jej liczebności była tylko lokalną, jedną z ostatnich. Jeśli więc wskażę rodzaj i gatunek, jaką mam gwarancję, że orientujący się co nieco w biologii nieuczciwi ludzie, cwaniacy, wszelkiej maści kombinatorzy nie rzucą się na zagajniki, wąwozy, łąki, aby wyłapać być może ostatnie egzemplarze tego cudu przyrody, w czym nie powstrzyma ich nic, nawet gdyby przyszło im wykarczować dziesiątki zagajników, przeorać setki polan, bowiem zbyt wielka jest pokusa zdobyczy. Tylko nie to, nieuczciwi ludzie. Niech dla was wszystko, co opowiedziałem w tym rozdziale i dodatku, pozostanie fantazją. Przyroda sama wam tej zagadki nie zdradzi.
jak powiadają, trzeba zjeść beczkę soli. Wyrwanie sekretu siłą nie uda się, a gwarancją tego jest póki co kilka milionów gatunków owadów żyjących na Ziemi. Przeznaczcie choćby godzinę czasu na zbadanie pod względem morfologicznym każdego z nich, a teraz spróbujcie określić stopień prawdopodobieństwa odkrycia niezwykłego. Ze swej strony mogę Wam życzyć sumienności oraz długiego życia, albowiem, nawet nie licząc dni świątecznych, przy 8-godzinnym dniu pracy na sprawdzenie 3 milionów gatunków będziecie potrzebowali 1000 lat z zachowaniem wyśmienitego wzroku i pamięci, czego mogę Wam tylko pozazdrościć. Mam nadzieję, że zrozumieją i wybaczą mi ci, którzy chcieliby natychmiast zapoznać się z tym wynalazkiem ze zwykłej ciekawości i bezinteresownie. Czy mogę teraz postąpić inaczej dla ocalenia żywej przyrody? Tym bardziej, że wygląda na to, iż coś takiego wynaleźli już inni i jakoś nie pojawiają się ze swoimi wynalazkami w gabinetach biurokratów. Wolą szybować po nocnym niebie pod postacią dziwnych dysków, trójkątów lub kwadratów, połyskując i migocąc światłami i wprawiając w zdumienie przechodniów. Szybko spadam, a ściślej zwalam się w dół. Orientuję się, rozglądam, czy kogoś w pobliżu nie ma. Jakieś 40 metrów od ziemi ostro hamuję i bez szczególnych przeszkód ląduję tam, gdzie zwykle, na maleńkiej polance w wielkim lesie rezerwatu. Znajdziecie ją na schematycznej mapie, a później, jeśli tam będziecie, również w terenie. Nie potępiajcie mnie za to, że gałęzie niektórych osik są tam jakby przycięte lub uderzone piorunem. Ściśle pionowy start i lądowanie są bardzo utrudnione, więc początkowa trajektoria jest przeważnie zakrzywiona, szczególnie przy starcie, kiedy platformę, nie wiedzieć czemu, znosi w stronę przeciwną do słońca, a niekiedy też i na odwrót. Poluzowawszy nakrętki, motylki na stojaku sterowania, skracam go jak teleskopową antenę przenośnego odbiornika. Wyciągam z platformy, którą składam na przegubach na pół. Teraz wygląda to prawie jak walizeczka malarza, skrzynka na farby, tylko nieco grubsza. Kładę walizeczkę do plecaka, trochę jedzenia i jeszcze jakieś narzędzie do naprawy ogrodzenia i pomiędzy osikami niewysokimi krzewami dzikiej róży przedzieram się na środkową polanę. Jeszcze przed wyjściem z lasu, niczym dobra wróżka, wita mnie cała rodzina ognisto-czerwonych muchomorów, która ustawiła się na leśnej ściółce szerokim kręgiem lub, jak ongiś nazywano go wśród ludu, kręgiem czarownic. Dlaczego czarownic? A w ogóle, dlaczego ten najpiękniejszy grzyb syberyjskich lasów musi być łamany, kopany, deptany? Nieraz pytałem grzybiarzy, po co to robią? Ależ on jest niejadalny, brzmiała odpowiedź. Ale przecież niejadalna jest także darnie, glina, sęki, pnie, kamienie. Gdyby w lesie leżały zamiast muchomorów, powiedzmy, kawałki cegły, nikt by ich nie kopnął. Kopią niejadalne grzyby. Wygląda, że tylko za to, że są żywe. Kopią po to, by zabić. Więc cóż to takiego? Czyżby ludzie w ogóle mieli coś takiego we krwi? Kopać grzyb, zgnieść żuka, zranić lub zastrzelić ptaka, zająca, bizona? Czy nie od tego zaczyna się chamstwo, sadyzm, pogromy, wojny? Tak bardzo nie chciałoby się w to wierzyć, ale powiedzmy, że stawiam się na miejscu przybysza z obcej planety. Oto przylatuję tak samo na Ziemię do ludzi. Widzę, jak kopią grzyby, gniotą owady, strzelają do ptaków i do siebie nawzajem. Natychmiast zawracam swój gwiazdolot i odlatuję z zamiarem założenia tu następnej wizyty, ale nie wcześniej jak za jakieś 500 ziemskich lat. A jak postąpiłby czytelnik na miejscu przybysza z innej planety? Dobrze, że choć ta rodzina muchomorów żyjąca z dala od niedobrych oczu i bezlitosnych nóg, każdego lata raduje się swoim szczególnym życiem, swoimi cynowo-brązowymi kapeluszami o wielkich białych łuskach. Lecz oto i polana. Idę na nią, na ten nietknięty skrawek ziemi, jak zawsze, z zamarłym sercem. To z wiecznej tęsknoty do ukochanej, lecz niedalekiej od Nowosybirska i Sikulskiej przyrody.
z obawy, że jakiś gospodarz weźmie ją i zaorze z radości, że dotąd nie jest orana, nie koszona, nie deptana. Nie ma żadnego znaczenia, że w plecaku mam zamaskowaną jako walizeczkę złożoną na pół, czy zneutralizowaną platformkę z grawitacyjnymi blokfiltrami z drobnej siateczki, a pomiędzy nimi również składany stojak z regulatorami pola i paskiem, którym przywiązuje się do stojaka. No, załóżmy, że wyskoczyłem z tym wynalazkiem jakieś 50 lat do przodu. Jaka to różnica? Ludzie i tak posiądą tę i wiele innych tajemnic materii, przestrzeni, grawitacji, czasu, ale żadna supercywilizacja na żadnej z planet supergalaktyki nie otworzy tej polany z jej skomplikowanym, kruchym, tętniącym życiem, z jej przytuliami, tawułami i piołunami, z jej pomarańczowo-pstrokatymi przeplatkami Melitaea i nieśpiesznymi kraśnikami z Gaena. O trudnym do opisania, o odświętnym ubarwieniu, na granatowym, mieniącym się tle, wzór sponsowo-czerwonych plamek. Gdzie, w jakim zakątku wszechświata znajdzie się podobny do tego liliowo-błękitny dzwoneczek, w którego półprzezroczystej, tajemniczej głębi wykonują swój miłosny taniec dwie muszki nasionnice? Trypetidae, poruszając ażurowymi skrzydełkami w wytworne czarno-białe paski. Na jakiej innej planecie prosto na wyciągniętą dłoń przyleci prawie oswojony motyl modraszek, lazurek, by liznąć swoim spiralnym ryjkiem jakiegoś posolonego gościńca, słoniny, kiełbaski, sera? Bardzo lubią jeść to, co słone. A jeśli nie, to pochodzą po ręce, otwierając i zamykając swoje atłasowo-szare z turkusowym odcieniem skrzydełka na spodniej stronie, których jest najsubtelniejszy pod względem koloru ornament złożony z okrągłych plamek oczek. Nie tak dawno my ludzie zaczęliśmy latać. Z początku na balonach, potem na samolotach. Dziś potężne rakiety unoszą nas już do innych ciał niebieskich, a jutro? A jutro polecimy do innych gwiazd, prawie z prędkością światła. Jednakże nawet sąsiednia galaktyka, mgławica Andromedy, będzie jeszcze nieosiągalna. Ale ludzkość, pod warunkiem, że zasłuży na miano rozumnej, odkryje wiele zagadek wszechświata i przekroczy również tę granicę. Wówczas staną się prawie w mgnienia oko osiągalne dowolne światy położone w zakątkach wszechświata oddalonych od Ziemi o tryliony lat świetlnych. Wszystko to będzie, albowiem to wszystko jest sprawą rozumu, nauki i techniki i niczego więcej. Tylko ta polanka może się nie ostać, jeśli nie zdołam, a więcej nie ma na kim polegać, zachować jej dla bliskich i dalekich potomków z jej przeplatkami, kraśnikami i modraszkami, z jej złotymi żukami, nasionnicami, z jej dzwoneczkami, przytuliami i tawułami. A zatem co jest dla ludzkości cenniejsze w tym momencie? Kącik owadów pod ochroną, czy też aparat samoróbka tkwiący w plecaku, rozwijający pionowy ciąg nieco poniżej 100 kg i prędkość poziomą najwyżej 30-40 km na minutę? To do ciebie zwracam się, słuchaczu. Tylko dobrze się zastanów, zanim dasz rozumną i poważną odpowiedź. Popatrzcie na te zdjęcia. Taka to niewyszukana rzecz w stanie roboczym i przygotowana do pracy. Giętka linka wewnątrz rączki kierownicy przekazuje ruch od lewej rękojeści na grawitacyjne żaluzje. Zsuwając się i rozsuwając te pokrywy skrzydeł, wykonuję wzlot lub lądowanie. Pewnego razu podczas szybkiego schodzenia w dół w wariancie swobodnego spadania lewa rękojeść odpadła i być może znalazłbym się w lepszym świecie, lecz ja nie tylko się nie rozbiłem, ale nawet nie poczułem uderzenia, tylko zamroczenie. Platformka wyryła w ornym polu, dobrze, że nie na drodze, dość głęboką studnię, u góry pionową, a dalej skierowaną w stronę przeciwległą do słońca. Z tej studni dziwa nie bez trudu wywlekłem siebie i swój aparat, rzecz jasna poważnie uszkodzony. Jednak najwięcej kłopotów sprawiła studnia. Nie miała obwałowania,
Trzeba było wykazać się nie lada pomysłowością, aby pośpiesznie ją zamaskować. Widziana z drogi mogłaby wywołać niemało domysłów, a może nawet naprowadzić na winowajcę jakichś nadgorliwych tropicieli. Podobne jamy, też bez obwałowań i w głębi odchodzące w bok, utworzyły się nieoczekiwanie 24 października 1989 roku na polach chworostiańskiego rejonu w obwodzie kujbyszewskim. Pisała o tym Komsomolska Prawda 6 grudnia tego samego roku. Zatem wychodzi na to, że nie jestem sam. I bardzo prawdopodobne, że wynalazłem rower. No cóż, górna część mojego aparatu jest w rzeczy samej rowerowa. Prawa rękojeść do ruchu horyzontalno-postępowego, co osiąga się poprzez ogólne nachylenie obydwu grup, pokryw skrzydeł, żaluzji, również za pomocą linki. Rozwijać prędkość ponad 25 km na minutę nie ośmielam się. Wolę lecieć z 10 razy wolniej. Nie wiem, czy przekonałem Cię, czytelniku, że coś podobnego w bardzo niedługim czasie będzie dostępne praktycznie wszystkim. Natomiast żywa przyroda, bez której ludzkość żyć nie może, nie będzie dostępna nikomu z powodu jej całkowitego wyniszczenia? Ale nie chciałbym wejść wobec czytelników na kompletnego skąpca. Dlatego ofiaruję badaczom inny patent przyrody, także związany z ruchem i grawitacją. Fizycy twierdzą, że stworzenie bezoporowego pędnika jest niemożliwe. Innymi słowy, aparat całkowicie odizolowany od otoczenia. Nie poleci i nie pojedzie. Ani samochód bez zewnętrznych kół, ani samolot ze śmigłem i silnikiem w osłonie, ani rakieta z zatkanymi dyszami. Wyjątek stanowi jedynie baron Münchhausen, który pewnego razu wpadł na pomysł, by wyciągnąć siebie samego z bagna za włosy. Rzecz wydarzyła się w roku 1981 pod Nowosybirskiem, kiedy badaliśmy entomofaunę lucerny, zapylające ją owady i szkodniki. Idąc po polu energicznymi ruchami omiatałem siatką na owady lucernę, a następnie wrzucałem jej zawartość, owady, liście, kwiaty strącone obręczą, do ciemnego pudełka, do którego przystawiłem słoik do zatruwania owadów. Taki okrutny jest sposób badania składu gatunkowego owadów na polach. Jak dotąd nie wymyślono innego. Niestety taka była moja praca, za którą otrzymywałem pensję w Instytucie Gleboznawstwa i Chemizacji Rolnictwa. Właśnie chciałem zatrzasnąć pokrywkę słoika i wrzucić tam watę nasączoną eterem, gdy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczył mały jasny kokon. Był owalny, z wyglądu dosyć spoisty, nie przypuszczający światła. Najwyraźniej któryś z uwięzionych owadów przypadkowo wepchnął go do słoika. Przecież kokon nie może sam skakać. Ale kokon rozwiał moje wątpliwości. Skoczył jeszcze raz, uderzył o szklaną ściankę i upadł na dno. Wypadło pożegnać się z plonem połowu. Przestraszone owady z wyraźną radością rzuciły się na wolność. Ja zaś odizolowałem dziwny kokon i schowałem go do dolnej próbówki. W domu obejrzałem go w dwuocznym mikroskopie. Nic szczególnego. Kokon jak kokon. Długi na 3 mm i szeroki nieco ponad milimetr. W dotyku jego ścianki były mocne, tak jak powinny być. Kokon energicznie skakał, gdy oświetlało lub ogrzewało go słońce. W cieniu uspokajał się. Jego skoki sięgały 30 mm długości i, co jeszcze wspanialsze, 50 mm wysokości. Zauważyłem, że kokon leciał płynnie, prawie nie obracając się. Przydałaby się tu superszybka kamera filmowa. Niewątpliwie ruch mechaniczny przekazywała kokonowi od wewnątrz larwa lub poczwarka owada. Ale jak to się działo, nie sposób było zobaczyć. Uprzedzając fakty, powiem, że z kokonu wydostał się gąsienicznik z rodziny Ichneumonidae, należący do gatunku Batyplectes anurus. Pożytecznego dlatego, że jego larwy pasożytują na szkodniku lucerny ryjkowcu ziołomirku Pythonomus. Latający kokon musiał w końcu wpaść do chłodnej kryjówki w szczelinę ziemi. Do mojej siatki trafił zapewne w trakcie swojej dziwnej podróży, a mianowicie w momencie skoku. Wszystko to bardzo przypominało poltergeist. Nieraz opisywane w prasie niewytłumaczalne skoki przedmiotów codziennego użytku.
Kładłem kokon na szkle i uważnie patrzałem od dołu. Może larwa przed skokiem jakoś wyciąga spód kokonu, a potem szybko go wypuszcza. Nic podobnego, żadnych wklęsłości. Kokon sprawnie i wysoko podskakiwał, jakkolwiek bym go nie przetaczał. Jeszcze bardziej niezwykłe było to, że z poziomego i śliskiego szkła wzlatywał nie pionowo, lecz z przechyłem. Zmierzyłem trajektorię. Odległość wynosiła do 35, a wysokość prawie 50 mm, czyli kokon wzlatywał na wysokość 30-krotnie przewyższający jego grubość. A co będzie, jeśli pozbawi się tę latającą kapsułę oparcia? Jeśli nie będzie na niczym leżała. Jak to zrobić? Ano należy położyć ją na warstwie miękkiej waty. Tak też i zrobiłem. Delikatnie wyskubałem kawałeczki wat, aż wyszedł obłoczek o łagodnych, mglistych obrzeżach. Ostrożnie położyłem kokon na obłoczku, wystawiłem go na słońce i niecierpliwie czekałem. Wiedziałem, że uderzenie skierowane w dolną ściankę kokonu przez jego mieszkańca, zmuszającą ją, by odskoczyła od punktu oparcia, teraz nie zadziała, że zostanie stłumione przez cieniutkie sprężynujące włókienka bawełny i teoretycznie kokon prawie się nie poruszy. A jednak nie. Nagle mój kokonik zerwał się z miejsca i żwawo wzleciał z watki, która nawet nie drgnęła, tak jak należy, do góry i w bok. Mierzę długość skoku 42 mm, czyli norma. Owad zapewne wykonał skok lub uderzenie nie w dolną, ale w górną część kokonu. W każdym razie czynił tam coś, co wprowadzało kapsułę w ruch. Mówiąc szczerze, dopiero teraz jestem zaniepokojony. Wtedy, w 81, niczego nadprzyrodzonego w skokach mojego kokonu nie zauważyłem, ponieważ nie wiedziałem, że zgodnie z fizyką bezoporowe pędniki nie istnieją i istnieć nie mogą. Inaczej rozmnożyłbym setkę lub dwie tych gąsieniczników. Na szczęście nie należały do rzadko spotykanych i wszystko dokładnie bym zbadał. A teraz puśćmy nieco wodze fantazji. Przypuśćmy, że Batyplectes zapragnąłby, powiedzmy, całkowicie odlecieć z ziemi. Dorosłemu skrzydlatemu osobnikowi to by się nie udało z powodu pułapu. Nasza atmosfera u góry jest rozrzedzona i do latania na skrzydłach się nie nadaje. Co innego larwa w kokonie. Uniosłszy swoją kapsułę w skoku na 5 cm, mogła, będąc w górnym punkcie, umieścić ją w ten sam sposób jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. A jeśli kokon byłby hermetycznie zamknięty, mam tu na myśli zapas powietrza do oddychania dla pilota, to co przeszkodziłoby wyjść takiemu urządzeniu poza granice atmosfery i kontynuować zwiększanie prędkości? Otóż nic. Oto na czym polega kusząca, niewiarygodna wartość bezoporowych pędników, co do których ogłoszono, że są, niestety, nieziszczalną fantazją. Także nie fizykowi trudno wyobrazić sobie, co takiego wyprawia ta drobniutka larwa, jeśli jej kokon wzlatuje na wysokość 5 cm. Coś takiego jest po prostu niemożliwe, a mimo to kokon podskakuje. Fizycy mówią, że jest to poza granicami nauki, ponieważ jest sprzeczne z prawami przyrody. Sęk w tym, że Batyplectes anurus o tym nie wie. Zakazu fizyków nie znali także doświadczeni wybitni biolodzy, którzy umieścili rzetelną informację o tym na 26. stronicy akademickiego Klucza do oznaczania owadów europejskiej części ZSSR. Tom 3, część 3. Kokon podskakuje w wyniku gwałtownych ruchów larwy wewnątrz niego. Jednym słowem daję właśnie czytelnikom działający i sprawdzony model niezawodnego bezoporowego pędnika. A więc zakładajcie hodowlę gąsieniczników tego gatunku. Wynajdujcie, konstruujcie, majsterkujcie i szczęśliwej drogi. Ale śpieszcie się. Szkodnikowi lucerny, ryjkowcowi Pythomnomus, wypowiedziano powszechną wojnę chemiczną, którą mądra ludzkość może wygrać. Oby nie zapłaciła zbyt wysokiej ceny, gdy wraz z wyginięciem żuka Pythomnomus variabilis fauna naszej planety straci również gąsienicznika Batyplectes anurus, który pasożytuje tylko na tym gatunku ryjkowców. Bez nich nie może w ogóle żyć.
A co się tyczy propozycji związanych z biologicznymi metodami walki ze szkodnikami syberyjskich pól, z wykorzystaniem takich właśnie gąsieniczników i innych entomofagów, zarządcy Krajowego Rolnictwa oraz Rosyjskiej Akademii Rolniczej całkowicie je odrzucają. Zmagam się z tym już 20 lat, a sukcesów mam tyle co Don Quixote walczący z wiatrakami. Ale można zrozumieć również najwyższe władze. Nie można przecież zatrzymać kosztownych kombinatów chemicznych. A co ich tam, agrariuszy, może obchodzić jakiś bezoporowy pędnik, z powodu którego nie wolno opryskiwać trucizną lucerny? Spieszcie się, biolodzy, inżynierowie, fizycy, ale bowiem jeśli zwycięży chemia, na zawsze opuści ludzi i ta tajemnica. I oczywiście cały łańcuszek związanych z nią innych tajemnic. A ludzie sami, bez owadów, tego nie wynajdą. Proszę mi, entomologowi z 60-letnim polowym stażem, wierzyć. Na końcu mojej pierwszej książki, Milion zagadek, która ukazała się w Nowosybirsku w roku 1968, jest rysunek, do którego ponownie się odwołuję. Oto nad miasteczkiem akademickim leci człowiek przy pomocy aparatu, którego podstawę stanowią ogromne owadzie skrzydła. Wtedy marzyłem, fantazjowałem, ot, gdyby tak wynaleźć taki aparat. To marzenie, co może wydać się dziwne, spełniło się i to właśnie dzięki przyjaźni z owadami, ale nie poprzez ślepe kopiowanie najbardziej zauważalnych podzespołów i detali tychże skrzydeł, co wywołuje teraz na mojej twarzy uśmiech, lecz poprzez wnikliwe badanie żywej przyrody. Jednak bez moich skrzydlatych, sześcionogich przyjaciół nic by mi się nie udało i prawdopodobnie nie uda się innym. Chrońcie ten świat, najstarszy i zadziwiający świat owadów, nieskończoną i unikalną skarbnicę tajemnic wszechświata. Chrońcie go, bardzo wszystkich o to proszę. Przełożył Waldemar Gajewski. Czytał dla Was Dar i Już.